Obecnie oferta turystyczna w takiej najbardziej popularnej formie, czyli hotele 3,5-4-gwiazdkowe z all inclusive, sprzedaje się bardzo szybko. Dlatego jeśli planujemy wakacje w lipcu czy sierpniu, nie warto czekać z rezerwacją do ostatniej chwili, czekając na super przeceny. Szczególnie na tych najpopularniejszych kierunkach także wybieranych przez klientów z innych krajów, w kierunkach postrzeganych za bezpieczne. Mam tu na myśli chociażby Bułgarię, Wyspy Greckie, Majorkę, Chorwację czy Sycylię. Z perspektywy naszego biura podróży te najczęściej wybierane kierunki last minute, gdzie jeszcze mamy miejsca, to między innymi Wyspy Greckie, Kreta i Rodos, do których latamy z różnych lotnisk, jak również na Majorkę, o tej porze chętnie wybieraną przez rodziny planujące wakacje z dziećmi. Taki tygodniowy wypoczynek w dobrym hotelu na Wyspach Greckich to koszt od około 2300 zł z wyżywieniem all inclusive. Na Majorce od 2800 zł. Tygodniowe wakacje na Sycylii z pobytem w czterogwiazdkowym hotelu z all inclusive będą kosztować nas około 2700 zł. W sierpniu możemy również wyjechać jeszcze do Bułgarii, która jest numerem jeden wśród wyjazdów kierunków rodzinnych. Tutaj tygodniowe wakacje z all inclusive będą kosztować nas od około 2000 zł, także ten stosunek ceny do jakości w Bułgarii jest bardzo dobry. Jeśli szukamy wakacji poniżej 2000 zł, powinniśmy przejrzeć oferty w Egipcie. Jeśli preferujemy wakacje bardziej indywidualne, niekoniecznie jesteśmy zainteresowani ofertą hoteli tour operatorów, warto zwrócić uwagę na bardzo atrakcyjne ceny samych przelotów czarterowych. Na przykład w najbliższych dniach możemy wylecieć do Dubrownika już za 399 zł, a na Majorkę czy Wyspy Greckie poniżej 500 zł. Cena jest z ubezpieczeniem i z bagażem.